Jakieś dwa filmy temu na testach gościł u mnie Suzuki S-Cross i była to pełna hybryda. 1.5 Strong Hybrid i miała 13,5 do setki. Suzuki Vitara przyjechała z miękką hybrydą, 1.4. I od razu na wstępie powiem Wam, że ten silnik z tej prawie już 10-letniej konstrukcji tworzy auto, o którym można powiedzieć stary, ale jary. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Nadal zdarzają się takie sytuacje, gdzie naprawdę zadziwia mnie, gdy 1/10 pojemności, i to na niekorzyść, potrafi zmienić cały charakter samochodu. I za chwilę Wam o tym opowiem, ale żebym mógł opowiadać w ogóle o czymkolwiek, kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś Car Vertical, który przygotował indeks transparentności rynku samochodów używanych m.in. w Polsce. Jak widzimy, w tym rankingu zajmujemy 20 miejsce. I oznacza to na przykład tyle, że odsetek uszkodzonych samochodów, jaki wykryto w tych raportach, to ponad 65%. I tak przechodząc do praktyki, to na przykład to Suzuki Vitara z 2018 roku. Widzimy, że status prawny jest ok, ale było uszkodzenie, patrzymy zdjęcia. No i zobaczcie, nie ma tu praktycznie tylnej szyby. Chociaż gorsze, że nie ma połowy przodu, no i przednia szyba, no tutaj stało się coś niefajnego. Także chyba nawet nie ma sensu, aby sprawdzać, co tutaj stało się jeszcze. A wracając do raportu, to jak widzimy, prawie 5% sprawdzonych samochodów miało sfałszowany licznik. I to na ponad 74 tysiące kilometrów. Także jeśli chcesz mieć pewność, że nie dotyczy to na przykład Twojego samochodu obecnego lub przyszłego, to pamiętaj, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzesz sobie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem. Ale zanim do silnika i do tych głównych przemyśleń, no to zobaczcie najpierw, bo może ktoś nie wie, co to w ogóle jest za samochód odnośnie wielkości, przestronności, pojemności? Bo może pamiętacie, jak właśnie te dwa filmy temu opowiadałem Wam o S-Crossie i tamten samochód nie miał nawet 300 litrów. Oczywiście mówię o pojemności bagażnika. A jak jest tutaj? Zaglądamy. I znajdujemy tu 362 litry pojemności, do tego fajną podwójną podłogę, którą możemy sobie regulować. I trzeba zaznaczyć, że jest to zdecydowanie więcej niż w wersji hybrydowej, gdzie tych litrów mamy tylko 289. Dobra, to mamy to, a teraz kanapa. Przypominam, moje 182 cm wzrostu i nie ma kompletnie żadnego problemu. Nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, tak samo nad głową jest totalny luzik. Ale sprawdźmy też Grześka. Tutaj 192 cm, on siedzi za mną i na kolana, może nie jakoś super, ale też się zmieścił. Nad głową też nie ma żadnego problemu. To, co zauważył Grzesiek, to miejsce na stopy, bo faktycznie wcisnąć je pod fotel kierowcy jest trochę ciężko. Natomiast przestronność tego samochodu, moim zdaniem, jak na ten segment, całkiem na plus. Natomiast co na minus, no to z tyłu nie mamy nawiewów, nie mamy żadnych portów USB i nie mamy nawet podłokietnika. Ale dobra, zbliżajmy się w stronę tego, co przynajmniej dla mnie ważniejsze. Przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. No i materiały. Co ja Wam mogę tutaj powiedzieć? Taka typowa japońska robota od jakichś 10 lat. Tak jak ten samochód. Żeby być zgodny z prawdą, no to 9-letnia. Ale to wcale nie musi być minus. Wszystko zależy, czego oczekujecie od samochodu. Do czego jesteście przyzwyczajeni. Czego się spodziewacie, bo to też jest często ważne. I ja spodziewałem się dokładnie tego. To nie jest jakieś mega miękkie, ale jest ok, jest dobrze spasowane. Nic tu przynajmniej póki co nie trzeszczy. Gdzieś tam na wybojach jest wszystko ok. Czy to jest ładne? No raczej nie jest, ale ekran nie wystaje. Zaraz do tego wrócę. Klimatyzacja, najprostsze co może być i to co powinno być. Pokrętła od temperatury, od siły nawiewu, klimatyzacja jednostrefowa i też przyciski do zmienienia sobie reszty. Nic tutaj nie jest dotykowe w ekranie. Wszystko odnośnie klimy zmienimy sobie na tym panelu. Także super. Podobnie zegary. Jak oczekujecie tej dzisiejszej tabletozy, bo na pewno dużo osób to lubi, ja tego nie krytykuję, ale jak tego oczekujecie, to tego tu nie dostaniecie. Analogowe, klasyczne zegary, w środku niewielki komputerek, no i też to, ten bolec, kijek, pałąk, nie wiem, różne nazwy słyszałem, nie wiem jak to się prawidłowo, fachowo nazywa. Mówiłem o tym ostatnio, chyba nikt nie odpowiedział, czemu to jest w Suzuki nadal, ja też nie wiem, no ale jest. No i powiedziałem, że wrócę do multimediów, bo tak naprawdę, jeśli tutaj się zagłębić, to myślę, że to jest chyba najsłabsza część tego wnętrza.
te multimedia są wolne. Po drugie, często jest tak, że coś naciśniecie i to nie działa. Albo też jest tak, że to działa, tylko zanim to się włączy, to wy myślicie, że to nie działa i naciskacie kolejny raz albo kolejne rzeczy. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Tylko z drugiej strony, no nie wiem, czy jest ktoś, kto po takim Suzuki oczekuje jakichś wspaniałych multimediów, będzie tu grzebał i zmieniał w sumie nie wiadomo co. A dlaczego? Bo jest tutaj na szczęście Android Auto, Apple CarPlay, bezprzewodowe, także dla mnie przynajmniej to jest najważniejsza informacja i działa bardzo dobrze. No i jeszcze jedna rzecz, o której nie wiem, czy trzeba wspomnieć, no ale wspomnę. Mechaniczny ręczny. A czemu nie wiem, czy trzeba wspomnieć? No bo jednak dla mnie to jest dużo ważniejsze przy skrzyni automatycznej, auto hold i tak dalej, a przy manualu, który tutaj mam, trochę mniej. Natomiast jeśli to jest dla Was ważne, no to ręczny jest, mechaniczny. A i jeszcze jedna rzecz, fotele. To, co mnie tutaj zadziwiło, to wygląd. Nawet nie tylko wygląd, ale nawet takie uczucie z dotykania tych foteli. Nie wiem, po co dotykać fotele, no ale to zrobiłem. Nie spodziewałem się czegoś takiego w Suzuki, bo kojarzę tutaj raczej inne siedziska, a te fajnie wyglądają, całkiem spoko się w nich siedzi. Nie byłem gdzieś tam 1000 km, bo mi się nie udało, nie było kiedy, ale na tyle, na ile jeździłem, tylko pamiętajcie, że to podkreślam, to są ok. A wyglądają naprawdę zacnie. No ale dobra, ja tak naprawdę dzisiaj chciałem mówić o czym innym. Silnik, napęd, może na początek podstawowe rzeczy. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1.4. Dysponuje on mocą 129 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 235 Nm. Samochód w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 195 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,2 sekundy. No i teraz tak, w S-Crossie miałem 1.5, większa pojemność, dodatkowy silnik elektryczny, a mniejsza moc, bo tam było tylko 116 koni. Przy czym clou programu to było to, że był to silnik wolno ssący. I ja często opowiadam Wam, że takie silniki lubię, na przykład w przypadku Mazdy. Tyle, że chyba najistotniejszą rzeczą odnośnie jednostek wolno ssących jest to, żeby miały jak największą pojemność. 1.5 nie jest wielką pojemnością. Mazda ma 2.0, także to jest jedno. A druga rzecz to skrzynia. I to są te najważniejsze rzeczy, te połączenia. Już Wam tłumaczę. Ten silnik z Vitary, z tą skrzynią, tworzy samochód, który jest naprawdę dynamiczny. W odniesieniu do tego, czym jadę. Żeby nikt nie zrozumiał, że ja Wam mówię, że Vitara to jest jakiś samochód do ścigania się, jest mega szybki. Nie, tylko kto tego oczekuje po Vitarze? A na co dzień te 10 sekund i ta skrzynia czyni z tego samochodu zupełnie inne auto niż S-Cross z 1.5, niby większym silnikiem. Ja się tam, przyznam szczerze, trochę męczyłem. Te 13,5 sekundy do setki, no to jest dużo, umówmy się. A tutaj, i też głównie za sprawą skrzyni manualnej, to oczywiście nie jest dziwne, skrzynia manualna powoduje, że macie dużo większą kontrolę nad obrotami, tym samym nad dynamiką silnika, odczuciami z jazdy całym samochodem plus turbo. Tylko gdzie tu jest problem? Oprócz tego pana, który mi wyjechał centralnie pod koła. Gdzie tu jest problem? Żeby się też nie rozwodzić nad tym 1.4 nie wiadomo ile. 1.4 można zamówić tylko i wyłącznie ze skrzynią manualną. 1.5 macie tylko z automatem, a konkretnie ze skrzynią sześciobiegową, skrzynią zautomatyzowaną. Żeby Wam to oddać, jaka to jest różnica, jakie to jest uczucie jeżdżenia z tą skrzynią zautomatyzowaną, to jest tak, jakbyście jechali manualem, a ktoś siedzący obok zmieniałby za Was biegi. Czyli nie musicie zmienić biegu, on się zmienia, ale odczuwacie to tak, jakbyście jechali właśnie manualem. Nie wiem, czy to jest określenie, z którego ktoś coś zrozumiał, no ale starałem się, docencie. Czyli z czym to się wiąże? Szarpie gdzieś tam w korku. Czasem chcecie, żeby ten bieg się zmienił, a on się nie zmienia. I to przy przyspieszaniu i przy zwalnianiu. Jest różnie. Jak jeździcie bardzo spokojnie, no 13,5 sekundy do setki, to raczej nie da się jeździć szybko, ale jak jeździcie spokojnie, to nie ma tego tematu, ale no czasem trzeba przyspieszyć, wtedy jest problem. I też podkreślę, czemu o tym mówię, bo Vitara dostępna jest z takimi samymi napędami, czyli 1.4 i 1.5. Więc myślę, że te odczucia tutaj w 1.5 z tą skrzynią zautomatyzowaną będą bardzo podobne. No i ten główny problem, czy główna Wasza zagwozdka, to będzie to, czy chcecie samochód dużo bardziej dynamiczny.
fajniejszy po prostu, no ale z manualem. Czy jednak to będzie auto na przykład do miasta i ważniejszy jest automat, no i wtedy ten silnik 1.5, czyli pełna hybryda. Pamiętajcie o tym, bo to są dwa zupełnie inne samochody, mimo że ten sam model. Takie mam przynajmniej odczucia po dwutygodniowej jeździe tymi autami. Spalanie, bo to też może być dla Was ważne. No i tu jest ciekawie. Jak wyjechałem gdzieś tam pod Warszawę 60-70 na godzinę, to ja potrafię tutaj spalać 4,5 litra. Wynik super. Ekspresówka niecałe 7, autostrada bliżej 8. Natomiast w Warszawie, akurat już wakacji nie ma, bo to się zmieniło, to ja tutaj kręcę się w okolicy 7 litrów, 7,5. Także to też nie jest jakoś zauważalnie więcej, a przynajmniej musicie rozważyć, czy to jest na tyle więcej, aby opłacało się dopłacać do hybrydy. Ale to już zostawiam Wam. To, co jeszcze Wam mogę powiedzieć czy podpowiedzieć, to znowu, gdzieś tam przy 120, już nie mówiąc o 140, no jest tutaj dość głośno. Japońskie samochody, Suzuki, ta klasa, to nie są auta znane ze świetnego wyciszenia. No i ten też nie zmieni tej opinii. Na pewno nie. Natomiast chyba taka wspólna cecha z S-Crossem. Tu jest całkiem przyjemne zawieszenie. Ono jest dość miękkie, ale nie na tyle, abym ja je nie lubił. Bo ja nie lubię miękkich zawieszeń, gdzie mnie buja, gdzieś tam latam na zakrętach. Oczywiście to nie jest samochód do wpadania w zakręty ze świetną precyzją. Ta kierownica odda Wam wszystko, co dzieje się z kołami. Nie, ale to też nie po to to auto zostało stworzone. Natomiast sam komfort resorowania, jeszcze do tego wrócę, jest naprawdę ok. No ale dobra, żebym mógł podsumować Suzuki Vitarę, to sprawdźmy sobie jeszcze, ile takie cacko kosztuje. Aktualny i dodam promocyjny cennik Vitary otwiera kwota 98 900 zł, którą trzeba przeznaczyć za wersję z miękką hybrydą 1.4, napędem naprzód i manualną skrzynią biegów. Dla porównania pełna hybryda 1.5 to minimum 110 900 zł, natomiast 1.4 z napędem na 4 koła i tutaj przygotować musicie minimum 115 900 zł. Okej, no to wiecie już wszystko. I teraz tak, ja mam takie przemyślenie, że gdybym miał kupić Suzuki, miałaby być to ta marka i musiałbym sobie coś tutaj wybrać. To ja miałbym z jednej strony wielki problem, bo 1.4 to jest zdecydowanie bardziej jednostka dla mnie, czy ten samochód jest wtedy zdecydowanie bardziej dla mnie. Z drugiej strony, milion razy mówiłem, ja wolę słaby automat niż świetny manual. I teraz to jest ciężkie, no bo nie wiedziałbym co wybrać, ale z drugiej strony, jeśli musicie coś kupić Suzuki, czy chcecie, i na przykład ma być automat, no to macie kwestię rozwiązaną. Bierzecie 1.5, akceptujecie wady, nie wady, no tej jej cechy. Jak może być manual i chcecie, żeby było szybciej, no to też macie prosto. Nie ma natomiast dla mnie sytuacji, która byłaby idealna, czyli 1.4 ze skrzynią, z normalną skrzynią automatyczną, bo to byłaby bajka, no ale tego nie ma, więc nie gadajmy o tym. Jest jeszcze natomiast jedna rzecz, o której wspominałem też poprzednio, czyli nieduży samochód i możliwość zamówienia napędu na 4 koła i ta możliwość na szczęście jest przy 1.4 i przy 1.5. Powiem może tak, podsumowując, ten napęd na 4 koła tani na pewno nie jest. I gdybym ja miał jeździć tym samochodem tylko i wyłącznie po mieście, to pewnie wziąłbym 1.5, miałbym automat, jest jaki jest, ale byłoby mi wygodniej. Natomiast gdybym mieszkał na przykład, nie wiem, nad morzem, tak jak często jestem, tam jest bardzo często tak, że trzeba gdzieś dojechać, zjechać z drogi, jakieś pole, jakaś łąka, gdzieś dojechać do plaży. I wtedy ten napęd na 4 koła, trochę wyższy prześwit, bo tu mamy 175 mm. Napęd, który działa w taki sposób, że na co dzień mamy napędzany przód, ale możemy sobie do 60 na godzinę w trybie snow ten napęd zablokować. Zjeżdżamy, nie bojąc się, w cudzysłowie, o nic, gdzieś tam na drogę nieutwardzoną. Dojeżdżamy sobie do tej plaży. No to wtedy takie autko, nawet w tych pieniądzach, to już nie jest mało, ale znajdźcie mi coś lepszego w tej kwocie. No to jest taki, nie wiem, rarytasik. Oczywiście pod tym względem, że macie w tej klasie, tej cenie mały wybór, a nie, że to jest tak tanie. Tak tego nie zrozumcie. Więc chyba super, że takie konstrukcje, nawet jeśli mają 10 lat, no 9, dobra, ale prawie 10, to jest coś, co trzeba po prostu docenić w przypadku Suzuki i ja na pewno to robię, bo fajnie, że nie trzeba wydawać 200 000 za samochód z napędem na 4 koła,
z troszkę wyższym prześwitem, żeby można było gdzieś tam chociaż trochę zjechać. To jest na pewno cały czas bardzo duży plus tego japońskiego producenta. Dajcie znać na koniec, bo chciałbym zapytać Was chyba jeszcze o coś innego. Jeśli kupujecie nowy samochód z salonu, uzbieraliście pieniądze, czy tam macie, nieważne, kupujecie nowe auto, to czy to, że to jest konstrukcja, która ma tyle lat, to jest dla Was wada i dlatego ten samochód odrzucicie, no bo nie chcecie kupować nowego 9-letniego samochodu, wiadomo, z jakimiś tam zmianami, poprawkami, ale jednak powiedzmy starego, czy to jest może dla Was plus, bo myślicie sobie, dobra, co tutaj miało być naprawione, to zostało, co tu się miało psuć, to się zepsuło, więc kupujemy coś mega pewnego. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy, jak Wy do tego podchodzicie. No i jak zawsze pogadajmy sobie o tym w komentarzach. I też jak zawsze, jeśli macie pół sekundy, to proszę, oceńcie ten materiał, bo to mi się bardzo, 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 bardzo przydaje. A jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.